Więc witam bardzo serdecznie na prelekcji o kosmitach, którzy postanowili z różnych powodów udawać staroegipskich bogów. Nazywam się Magdalena Stonowska, reprezentuję stronę husom.pl, na którą serdecznie zapraszam. Nerdujemy sobie tam na różne pozytywne tematy. No właśnie, Egipt. Egipt to jest taki super szeroki temat, ale bardzo zaskakujący, bo kiedy pada fraza starożytny Egipt, pojawiają się takie ikony, takie bardzo sztampowe wręcz ikony, tak? Piramidy, Tutanchamon, ci bogowie ze zwierzęcymi głowami, mumie, niewolnicy budujący piramidy i różne takie rzeczy. Dla popkultury to jest, myślę, dosyć problematyczne, że mamy te obrazy takie bardzo, bardzo mocno utrwalone, z którymi nie za wiele da się zrobić tak naprawdę, bo tak wszyscy dobrze wiedzą, jaki był Egipt i nie ma za bardzo co z tym kombinować. Ale co ciekawe, już od starożytności, znaczy dla Herodota starożytny Egipt już też był starożytnym Egiptem, ale też jakby ciągle trwającą kulturą, więc już w najwcześniejszych doniesieniach o tym, jaki jest Egipt, wynikało, że Egipt jest dziwny. I to jest taka kluczowa informacja o starożytnym Egipcie, jest on dziwny. I nawet dla Greków wszystko, co robili Egipcjanie, było na opak, wszystko było dziwne i nikt nie rozumiał, o co im chodzi. Co jest dosyć dobrym wstępem generalnie do budowania cywilizacji, myślę. No i właśnie tutaj jest cytat z Herodota, że Egipt zawiera bardzo wiele osobliwości, wykazuje dzieła większe niż wszystkie inne kraje, ale ma odrębny klimat, odmienną rzekę, inną niż wszystkie inne rzeki i zwyczaje i obyczaje przeciwne do wszystkich innych ludów. Zacznie lubię ten cytat. No i Egipt pozostawał taką dziwnym zbiorem dziwnych rzeczy przez praktycznie całą późniejszą historię. Egiptomania, i tak to jest termin naukowy, egiptomania towarzyszyła cywilizacji zachodniej praktycznie przez cały czas. Mieliśmy wątki egipskie w różnych mistycznych nurtach, w gnozie, po prostu w takiej, powiedzmy, protopopkulturze. Zawsze gdzieś ten Egipt był sobie w tle. Co się zmieniało? Najpierw się zmieniło, jeszcze cofnę, ten obrazek na samym dole, to jest jakby pierwsze dzieło, które potraktowało starożytny Egipt naukowo, czyli historyk i rysownik, który towarzyszył armii Napoleona podczas ekspedycji pod koniec XVIII wieku, był jakby pierwszą osobą, która przyjrzała się tym zabytkom, które wtedy wyglądały inaczej niż teraz, na przykład były jeszcze niektóre kolorowe, i bardzo dokładnie je naszkicował. To jest do dzisiaj źródłem bardzo bogatych informacji na temat starożytnego Egiptu. Ale tak, tutaj, czyli mieliśmy nurt taki ezoteryczny, zaczął się nurt naukowy, a potem się zaczął nurt przygodowo-grozowy, który rozpoczął się w 1922 roku, w momencie, kiedy Howard Carter odkrył grobowiec Tutanchamona. Pojawił się mem klątwy, pobudziło to wyobraźnię wszystkich bardzo mocno i od tego czasu z Egiptem kojarzy się też groza, co jest bardzo ważne dla mojego tematu i dlatego przedstawiam ten ciąg zmian. To było wydarzenie medialne, naprawdę na dużą skalę. To, że odkryto ten grobowiec, to, że działy się wokół niego bardzo dziwne rzeczy, klątwa, różne śmierci, różne, no, bardzo, bardzo podejrzane wydarzenia, co było bardzo inspirujące. Dlatego też na początku kina, w historii kina, bardzo dużo było wątków egipskich, na przykład kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt filmów o samej Kleopatrze jeszcze przed latami 30. Czy pierwsze filmy grozy, czy na przykład słynna Mumia z Borisem Karloffem, czyli takie budowanie tego Egiptu jako źródła grozy. To jest zdecydowanie obecne także dzisiaj. To jest kadr z filmu całkowicie nowego, znaczy całkowicie, nie pamiętam, w tym roku się on pokazał w kinach. Nazywał się bodajże Bogowie Egiptu. Nie wiem, czy oglądaliście. To fascynująca produkcja, która zaskakująco dobrze odnosi się do tej staroegipskiej religii tak naprawdę, co było największym zaskoczeniem w niej. No ale to tak chciałam pokazać, jak to jest ciągle obecne, także na dużym ekranie.
Ale w tej prelekcji chciałabym się skupić na samych postaciach bogów, bo o Egipcie można mówić długo i w nieskończoność. Można analizować jego przedstawianie w mnóstwie różnych mediów i odsłon. I możemy się zająć i gnozą, która jest do dzisiaj gdzieś tam rozwijana, i samym Egiptem jako kulturą, ale tak, chciałam się zająć bogami, ponieważ jest to super ciekawe, jak ci egipscy bogowie przeniknęli do współczesnej popkultury, zwłaszcza do science fiction, więc jakby dosyć odległe. I jak tak naprawdę ten obraz dość spójnie się kreuje. No tak, co wiem o egipskich bogach? Prawdopodobnie pamiętacie z lekcji historii w podstawówce, że egipscy bogowie mają ciała ludzi i głowy zwierząt. Nie wszyscy, ale w zdecydowanej większości. No i trochę tak jak bogowie, bogom greckim, można im przyporządkować pewne zakresy działania, na przykład Anubis z głową psa albo szakala przeprowadzał duszę zmarłych za światę, albo bogini Bastet miała głowę kota i tak dalej, i tak dalej. Co pięknie czasami przetwarzają twórcy internetowi, tutaj będzie kilka takich bardzo uroczych obrazków, ponieważ je uwielbiam. Jak od tego, przechodzimy do tego, to jest sprawa bardzo dziwna dla mnie, ponieważ jeśli mamy w popkulturze egipskich bogów współcześnie, zazwyczaj są oni czarnymi charakterami. Co jakby, spoilerując już wnioski tej prelekcji, jest wyssane z palca i zupełnie bez sensu. Gdyby starożytny Egipcjanin obejrzał sobie na przykład Stargate, łapałby się za głowę, nie byłby w stanie ogarnąć, o co chodzi. Ale po kolei. Tak, nie mogłoby być tego tematu i tej prelekcji bez serialu Stargate. Nie można też mówić o Stargate bez wspomnienia o Danny Kenie. Sama idea, że dawno, dawno temu ktoś z zewnątrz, kosmita albo ktoś inny, ingerował w rozwój cywilizacji, dzięki czemu dziś mamy takie monumentalne zabytki, bardzo zaskakujące artefakty, których powstania nie jesteśmy w stanie do końca wyjaśnić. Tak? Spór o to, jak powstały piramidy, trwa ciągle. Mamy wiedzę mniej więcej, jak to mogło wyglądać, ale zawsze są w tym jakieś dziury. I nie, to raczej nie byli niewolnicy. Raczej chłopi pańszczyźniani, w sumie bez różnicy, ale taka różnica. Gdzieś tym Deniken, który tak napisał bardzo wiele książek, w których tropił różne, to ładnie ująć, nietypowe powiązania między kulturami, między różnymi swoimi ideami. Splunął się z egiptologią, ponieważ na planie filmu pracowali też egiptolodzy, byli konsultantami. I powstał film Rolanda Emmericha z 1994 roku, opowiadający o tym, że dawno, dawno temu starożytni Egipcjanie obalili złego boga, kosmita, który próbował ich opanować, zakopali w piasku jego środek komunikacji, takie wielkie, wielkie koło, i zakopali w piasku. I był święty spokój, cywilizacja rozwijała się tak, jak się miała rozwijać, aż na początku XX wieku archeolodzy wykopali ten przedziwny artefakt. On z jakiegoś powodu trafił do armii Stanów Zjednoczonych i tam sobie tak stał, dopóki pewnego razu niejaki Daniel Jackson, egiptolog, bardzo mało ceniony przez swoich kolegów i koleżanki po fachu, ponieważ właśnie teorie, które głosił, były brodem z Denikena, był pewien, że tam coś jest na rzeczy z tymi kosmitami, coś jest nie do końca wyjaśnione, został zaproszony, żeby przyjrzał się temu, co na tym kole jest napisane. Udało mu się to skminić, że to jest środek komunikacji. No i oczywiście zostaje uruchomione, bohaterowie trafiają na planetę, która bardzo przypomina starożytny Egipt, w którym, o właśnie tak, a propos Denikana jeszcze, i na planecie Abydos odkrywa
potomków starożytnych Egipcjan, którzy zostali porwani i którzy dalej wyznają Boga Ra. Onże to właśnie, który porusza się statkiem w kształcie piramidy, bo czemu nie? Bardzo praktyczny kształt. I tak się świetnie składa, że akurat przybywa i można go pokonać. I to by była zamknięta historia, gdyby ktoś szczęśliwy nie wpadł na pomysł kontynuacji, nie powstało bardzo, bardzo dużo sezonów serialu. No i sezon serialu to jest zupełnie osobna historia. Jeśli chodzi o te wątki egipskie, jest ich tam mnóstwo, jest o tym wiele opracowań, jest to bardzo wdzięczny temat do analizy, czego malutkie echo zaraz będzie. No właśnie, mamy Ra. Ra został wykreowany w filmie bardziej na faraona niż na boga Ra, chociaż no, mamy tutaj trochę symboliki, ale jest to niewątpliwie po prostu osoba o ludzkiej formie, nie wchodząc może za bardzo w fizjologiczne szczegóły, co ten gość ma w środku. Podobnie jak egipski Ra, on stoi na czele całej swojej rasy, czyli innych bogów, czego w zasadzie dowiadujemy się dopiero w serialu. Zostaje wyeliminowany, no ale to nie jest bynajmniej koniec przygody, tylko początek. Serial na swojego arcywroga wybiera Apophisa, co jest pierwszym takim dosyć zastanawiającym motywem Stargate, ponieważ Apophis za bardzo się nie nadaje, ten mitologiczny Apophis nie bardzo się nadaje na takiego wroga, a raczej nadaje się, ale na zupełnie innego wroga. Apophis to jest taka mniej znana postać z egipskiej mitologii, raczej w podręcznikach się nigdy nie pojawiał. Apophis jest demonem, który dąży do absolutnej destrukcji wszystkiego. Jest taką typową niszczycielską siłą, z którą nie można za bardzo negocjować, nie można przekonać, nie można tak naprawdę też walczyć, to jest po prostu takie spersonifikowane zniszczenie. Apophis w Stargate taki nie jest. Apophis w Stargate ma obsesję władzy i chce po prostu wszystko podbić, jak taki klasyczny, najbardziej klasyczny z klasycznych złoczyńca. Apophis pojawia się na przykład w tych bardzo słynnych tekstach opisujących drogę Słońca po zmroku przez zaświaty. To jest właśnie ten największy wróg Słońca, więc pasowałby też na wroga Ra, co w zasadzie w serialu jest powiedziane, bo to był jego główny konkurent, więc tutaj by się zgadzało. Ale jednak jakbym miała wybierać któregoś z bogów takiego super złola, to nie jestem pewna, czy byłby to akurat Apophis. Chociaż w zasadzie nie ma za bardzo dobrych alternatyw, o czym powiem za chwilę. Ale przejdźmy na razie do innych bogów w Stargate. Pojawiają się oni w większym lub mniejszym stopniu, czasami na jeden odcinek, czasami na kilka. Z takich ciekawszych przedstawień to bardzo lubię w sposób, w jaki przedstawiono boginię Hathor, czyli boginię, która była opiekunką kobiet. Takie typowe bóstwo opiekuńcze. Stargate oczywiście nie jest pozytywna, no bo jak mogłaby być? Wszyscy mężczyźni tracą dla niej głowy całkowicie dosłownie momentami. Jednak jej moc nie działa na kobiety, więc to jest odcinek, który pokazuje żeńską obsadę całej tej bazy, która sobie też świetnie radzi z boginią na wolności. I to jest takie rzeczywiście pokazanie tego mitu w bardzo krzywym zwierciadle, ale w jakiś taki dosyć spójny sposób. Pojawiały się postacie zupełnie poboczne, znaczy w Stargate poboczne i w mitologii również poboczne, na przykład Sokar. Sokar to był bóstwo związane z jednym z cmentarzysk, taki po prostu bóg nekropolii. Nie było z nią związanych z nim żadnych szczególnych historii. Stargate pojawia się, jest totalnie niepasujący do niczego. I to jest jeden z tych bogów, którzy pojawia się na chwilę. Pojawia się też Set, czyli ten, tak, jeśli zapytałabym o tego złego w mitologii egipskiej, to pewnie powiedzielibyście, że właśnie Set był tym złym. Stargate jest on nieco zblazowany. Nie jest też takim właśnie typowym złym, co raczej troszkę w kierunku Trickstera nawet, co do tego boga akurat bardzo pasuje.
No, tych bogów przewija się w bardzo, bardzo wielu. Takim większym antagonistą w którymś momencie staje się Anubis, co też jest totalnie nietrafione z punktu widzenia mitologii egipskiej, bo Anubis nie był ani przez moment, ani trochę negatywną postacią. Mimo tego, że związany ze światami, to on był przewodnikiem, był trochę nauczycielem, kimś bardzo życzliwym. W Stargate Anubis jest bardzo dziwny. Ale wątek jemu poświęcony nawiązuje też trochę do innych religii, do innych filozofii. Anubis jest tym kosmitą udającym Boga, który staje się naprawdę Bogiem, więc jest to bardzo interesujący motyw, aczkolwiek totalnie już odjechał od mitologii egipskiej i nikt nawet nie próbuje pokazywać, że ten Anubis ma cokolwiek wspólnego z mitologią. To jest odrobinę rozczarowujące. Poza tym w Stargate pojawia się całkiem sporo takich drobnych nawiązań w ogóle do kultury staroegipskiej. Widać było, że zajmowały się tym osoby, które wiedziały, co robią. Przetrzepano sporo źródeł. Różne takie drobne elementy są całkiem fajne. Tutaj na slajdach jest akurat scena, w której jest pokazana rytuał pogrzebowy, ale to, co mi się bardzo w tym motywie podobało, to to, że on nie jest jakby jeden do jednego przeniesiony z tego, co wiemy o Egipcie. Bo kultura, w której ten obrzęd był przeprowadzany, rozwijała się przez tysiące lat od tego momentu, kiedy opuściła Ziemię, więc widać pewną ewolucję i to jest bardzo fajnie pokazane, więc w takich małych momentach Stargate naprawdę świetnie sobie radziło z tymi wątkami egipskimi. Jakby potrafiło pokazać, że nastąpiła jakaś ewolucja, że to, co my odczytujemy ze źródeł, to jest tylko jakieś utrwalenie tego, co naprawdę się działo i można sobie na tym podziałać na różne sposoby, można do tego podejść bardzo kreatywnie, bo czemu nie. Tu w ramach ciekawostki dosyć podobna scena skojarzyła mi się w amerykańskich bogach. Tutaj w amerykańskich bogach bogowie kosmitami nie są, więc nie jest to kolejny przykład, który chcę omówić. Ale jeśli chodzi o wątki właśnie od pokazania bogów, taki naprawdę fajny, życzliwy wręcz sposób, to amerykańscy bogowie, myślę, że podeszli właśnie do bogów egipskich bardzo, bardzo fair. Mamy tam właśnie Anubisa i Tota, czyli pana Jackala i pana Ibisa, którzy w współczesnej Ameryce poniekąd kontynuują to, co robili jako egipscy bogowie. Prowadzą dom pogrzebowy i różne formy doradztwa, co jest bardzo pasujące. I też to, co ten serial fajnie pokazał, to właśnie bohaterka, która wprawdzie jest muzułmanką, ale gdzieś tam tli w niej ta tradycja egipska. Jakieś opowieści babci i tak dalej, i po śmierci ona trafia rzeczywiście w łapy Anubisa. I jest to bardzo pozytywna, bardzo spokojna scena, taka naprawdę zupełnie idąca w inną stronę niż to, co o egipskiej religii mówią inne seriale. Ale idźmy dalej. Drugi przykład, który chciałam pokazać, jest myślę o wiele mniej znany niż Stargate. To komiks i film Enkiego Bilala. Historia w obu mediach jest bardzo zbliżona, chociaż komiks jest, wydaje mi się, troszeczkę no, mniej mroczny, mniej starający się wzbudzać takie właśnie bardzo skrajne emocje. Historia przedstawia się następująco. Akcja rozgrywa się w takim cyberpunkowym Nowym Jorku mniej więcej za 100 lat od teraz. Społeczeństwo jest opanowane obsesją wpływania na swoje ciało, tak do różnych udoskonaleń, różnych szczepów, jak to w cyberpunku. I pewnego dnia nad Nowym Jorkiem zawisa wielka stalowa piramida. To jest bardzo pięknym obrazem, tak jak tutaj na tym małym zdjęciu. Z piramidy wyłania się Bóg, raczej postać o ptasiej głowie. Jest to Horus, który przeskrobał coś bardzo i jego pobratymcy skazali go na przepadnięcie. Ale bardzo życzliwie podatowali mi na koniec 7 dni. Może sobie jeszcze pobyć przez tydzień. A on stwierdza, jakże logicznie, że chciałby jednak coś po sobie pozostawić.
I fabuła komiksu i filmu, nieco obrzydliwa, dotyczy tego, że Horus szuka sobie po pierwsze nosiciela, bo sam jest Bogiem, potrzebuje się wcielić w człowieka, a po drugie kobiety, żeby zostawić po sobie potomka. Dokładnie tak jak w Stargate, czego nie powiedziałam, ale może warto było. Zawsze przy tych kosmitach udających bogów pojawia się motyw przejęcia czyjegoś ciała. To nie są ich ciała. Sam Ra, czy Apophis, czy Anubis to jest taki robal, który owija się wokół rdzenia kręgowego swojego nosiciela, a nosicielami są ludźmi. Są tu porwani, zazwyczaj nie wyrażają zgody na to, żeby ktoś zapanował nad ich ciałami. W przypadku Horusa w Immortal Ad Vitam ten konsent jest potrzebny, powiedzmy, chociaż jest on wymuszony. W każdym razie w mieście, w którym wszyscy mieszkańcy mają jakieś modyfikacje ciał, a Horus szuka osoby, która tej modyfikacji nie ma, pojawia się to jako dosyć duże wyzwanie, ale on udaje się Horusowi odnaleźć Nikopola. Nikopol był wiele lat spędził w więzieniu, więc nie zdążył się załapać na tą modę. I to jest właśnie Nikopol. I Horus zaczyna za nim łazić, żeby go przekonać, żeby mu użyczył siebie na chwilkę. Co Nikopolowi się za bardzo nie podoba. Być może również dlatego, że właśnie wyszedł z więzienia i nie jest to jego wymarzony następny rozdział życia. I dosyć mocno to zbudowana jest relacja tych dwóch postaci. Jest to relacja dosyć obrzydliwa. Całość, nie polecam ani komiksu, ani filmu z czystym sumieniem. Ja takich rzeczy nie lubię i ich nie będę polecać, ale ten motyw tutaj jest bardzo ciekawie rozegrany, bo ponownie Horus jest bardzo, bardzo nieludzki. Jest kosmitą, nie myśli według ludzkich kategorii, nie ma empatii, nie ma w sobie grama jakiegoś zrozumienia, dlaczego dla Nikopola ta propozycja może być problematyczna. Horus jest. Nawet nie, to nie jest tak, że on ma złą wolę, on po prostu nie rozumie, o co chodzi. Odnosi się do ludzi wszystkich bardzo lekceważąco, nawet nie z pogardą, z takim, patrzy na nich trochę jak na nierozumne istoty, które w sumie nie powinny się odzywać. Po co się odzywacie? Nie macie nic do powiedzenia. Właśnie, jestem nieludzki z definicji samej istoty i tyle, nie? O czym tu rozmawiać? Tak to wygląda w filmie. Jest to bardzo ciekawy film pod względem też wizualnym, bo tam połączono trochę grę aktorską, trochę z animacją. Całość jakby estetycznie jest bardzo intrygująca. No i te postacie bogów, bo mamy nie tylko Horusa, ale też Anubisa i Bastet, którzy jakby ta dwójka nie odgrywa w filmie szczególnie dużej roli. Oni sobie siedzą w piramidzie, grają w gry planszowe, dobrze się bawią i czekają, aż Horus wreszcie wróci, bo ma tylko 7 dni. No i stąd właśnie tytuł tej prelekcji, bo dla mieszkańców Nowego Jorku, którzy nie wiedzą, że jakiś Bóg im grasuje i szuka sobie kobiety, to jest pierwszy kontakt. Oni to postrzegają jako przybycie kosmitów i próbują się z nimi dogadać, próbują się na różne sposoby dobić do tej piramidy. Ale Anubis i Bastet zupełnie nie są zainteresowani żadnym kontaktem. To w ogóle nie po to tutaj przybyli. A no i tak, pytanie po co? To jest pytanie, które mi towarzyszyło podczas lektury i podczas oglądania, bo te wątki egipskie tak naprawdę nie mają tutaj żadnej funkcji poza estetyczną. Nie byłam w stanie znaleźć w tym jakiegokolwiek głębszego, nie wiem, jakichś podstaw dla tej decyzji estetycznej. Dlaczego to jest właśnie Horus tych wszystkich bogów? Dlaczego to jest mitologia egipska? Dlaczego to jest piramida? Nie mam pojęcia. W sensie to nie musi być jakoś głęboko uzasadnione. Po prostu tego uzasadnienia nie znalazłam. To, co ten komiks i film robią, to takie dalsze pogłębienie wizerunku biednych, niewinnych egipskich bogów, jako postaci zupełnie nieludzkich, okrutnych, pozbawionych uczuć, pozbawionych empatii, takich pasożytów. To dokładnie to samo, co robi Stargate. Tam ci bogowie są pasożytami, bardzo potężnymi, bardzo strasznymi, ale ciągle pasożytami, którzy nie baczą w ogóle na to, że
jakieś inne rodzaje istot mają opinie na przykład na temat swojej autonomii cielesnej, po co, uważają się za lepszych i to jest taki motyw, który się ciągle gdzieś przy tych bogach przewija, że oni są, mają zdecydowanie za duże ego jak na planety, na których przebywają. Trzeci przykład, bez którego nie mogłoby się tutaj obyć, to oczywiście Doktor Who, ponieważ ja nie umiem mówić o czymkolwiek, nie nawiązując do Doktor Who. Chcę powiedzieć o odcinku starego serialu, tak zwanego klasiku. W 1975 roku wyemitowany został kilkuczęściowy odcinek Pyramids of Mars. Kilku, bo nie pamiętam, 4 czy 6, ale pewnie 6. Podzielona na kilka części historia. Bardzo mocno nawiązuje do takiej klasyki gotyckiego horroru, tak jak filmy studia Hammer. Zresztą cała ta epoka w Doctor Who mocno nawiązywała do takiej estetyki. Więc jeśli lubicie takie filmy, to bardzo, bardzo polecam. Zwłaszcza ten odcinek jest, poza tym, że jest o Egipcie, jest bardzo dobry. Nie zawsze idzie w parze, ale w tej sytuacji akurat tak. Cała ta tradycja filmów o mumiach, o właśnie wszystkich tych inspirowanych odkryciem grobowca Tutenchamona, klątwy, mumie, grobowce, szukanie przygód, taki archeolog szukający przygód, trochę jak Indiana Jones, to są te klimaty. I tak, tutaj też ten odcinek właśnie zaczyna się od tego, że archeolog odkrywa w mastabie, szczęście nie w piramidzie, ale w grobowcu, odkrywa drzwi, których wcześniej nie otwierano i oczywiście przechodzi przez te drzwi i oczywiście wtedy zaczyna się czołówka, więc wiadomo, że coś strasznego się mu stało. Natomiast doktor ze swoją towarzyszką Sarą Jane przybywają do takiego dworu, takiej wiejskiej rezydencji, w której dzieje się coś bardzo dziwnego i jest tam bardzo duże zagęszczenie takich bardzo niepokojących motywów. Na przykład jest bardzo niepokojący pan w bardzo niepokojącym fezie, grający bardzo niepokojące utwory na fortepianie i tak dalej. Nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że coś złego się wydarzy. No i rzeczywiście się wydarza, bo nie dość, że mamy piramidę i roboty w kształcie mumii, powiedzmy, to mamy też Boga. Bóg o imieniu, które zawsze bardzo bawi Polaków, jest tak naprawdę formą Seta, czyli tego bardzo dobrze znanego wszystkim egipskiego cudzysłów złego, zamknąć cudzysłów Boga. Sutech jest zły. To jest podstawowa rzecz, jaką możemy o nim powiedzieć. Proszę na moment. Co ciekawe, poza tym, że on się tak pojawia się z imienia i siedzi na tronie i jest bardzo zły, tak naprawdę przez cały odcinek nic nie robi. I to też buduje grozę tej postaci, bo jest ponownie bogiem totalnie niedostępnym, czy bogiem, jest postacią zupełnie niedostępną, zupełnie nieludzką. To nie jest antagonista, z którym można się porozumieć, któremu można jakoś ponegocjować. Nie ma zupełnie takiej możliwości. Dowiadujemy się, że nie jest on pojedynczym bytem. Istnieje cała rasa Ozyrian, którzy dawno, dawno temu próbowali zapanować nad ludźmi albo ukradli te tożsamości egipskich bogów, albo próbowali się pod nich podszyć. Więc znowu mamy powiązanie jakiejś próbującej zdominować ludzkość obcej rasy, która próbuje się jakby wpleść w panującą kulturę. Tak podszyć się pod bogów, których ludzie i tak czcili, więc łatwa sprawa. Właśnie wracając jeszcze do imienia tego Boga, bo powiedziałam, że to Set. I to jest bardzo ciekawe, bo zajęło mi
dłuższą chwilę odkrycia, o co chodzi z tym imieniem, więc osoby piszące ten odcinek, nie jestem pewna, skąd to wzięły. W każdym razie Sutech to było imię Seta nadane przez najeźdźców, którzy przez chwilę panowali w Egipcie. Więc jest to w sumie bardzo ciekawy przykład takiego dosyć głębokiego researchu, który wykonali twórcy, bo można było tego boga nazwać Set. Nie byłoby zupełnie problemu, prawda? Zresztą jego wizerunek, to jest wizerunek Seta, ma koronę taką, jaką powinien mieć Set, ma w swojej wersji takiej zwierzęcej uszy tego nieokreślonego zwierzęcia, z którym jest kojarzony Set, więc wszystko by się zgadzało, ale jednak nie. To jest w sumie fajne i ciekawe, bo nie ma tej analogii takiej bardzo bliskiej. Znaczy mamy piramidę, mamy mumię, ale sama postać Boga jest taka troszeczkę odsunięta od wiedzy ogólnej widzów. Więc jest tutaj jakaś zaawansowana kreatywność. No właśnie, to jest Set. W Secie najciekawsze jest to, że nie wiadomo do końca, jakie zwierzę było z nim powiązane, bo to nie jest... Czasami się mówiło, że szakal, ale nie, to na pewno nie jest szakal, to jest albo jakaś antylopa, albo taki mały krewny pancernika, który nazywa się Atdwark. Prawdopodobnie to on. A to jest jedna z takich fajnych egiptologicznych rozkmin. Co to za zwierzątko? Bo no, na pierwszy rzut oka nie wiadomo. No i to jest taki w sumie bardzo przykre, że ten set jest tak kojarzony negatywnie. Tu jest cytat, który bardzo mi się kiedyś spodobał, bo Set to wcale nie jest zły Bóg. To jest postać, która myślę świetnie by się odnalazła we współczesnej popkulturze, bo bardzo łatwo byłoby z niego zdobić po prostu trickstera. Zresztą to jest w ogóle ważne, że w egipskiej kulturze to Egipcjanie myśleli zupełnie inaczej niż my. Bardzo trudno jest zrozumieć ich sposób postrzegania świata, bo to było coś zupełnie odrębnego. Nie mieli podziału na dobro i zło, nie było to tak jednoznaczne, nie było to binarne. Dla Egipcjan bardzo ważne było porozumienie. Więc mamy dosyć rozbudowany zestaw mitów o tym, jak Set rywalizował z Horusem o władzę nad Egiptem. Być może kojarzycie te historie o tym, jak Ozyrys zostaje zamordowany, jak Set z Horusem sobie zostawiają na siebie wzajemnie pułapki. Jest to w sumie dosyć zabawne, dosyć dobrze się to czyta, ale widać po tych mitach, że mamy do czynienia z czymś takim zupełnie innym niż na przykład mity greckie. To jest trochę inny system myślenia. I to, czy mamy tak mity o wielkim starciu dwóch bogów o władzę, kończy się wprawdzie wygnaniem Seta na pustynię, ale pustynia też była częścią kraju, pustynia też była czymś w zasięgu. I wszystko skończyło się po prostu umową. Set tak nie jest tym największym złem, które trzeba wygnać jak najdalej i nigdy o nim nie mówić, bo on pozostał w Panteonie, miał swoje świątynie, miał wyznawców i to było absolutnie okej. Zawarto umowę, tak, była rywalizacja, jeden ją wygrał, drugi ją przegrał, zawarto umowę, wszystko okej i było okej. Więc zdobienie Seta, takiego złoczyńcy, czy największego antagonisty, nie jest do końca trafione. Aczkolwiek jakbyście poczytali sobie te mity, co serdecznie polecam, to na pewno nadaje się to na coś o zabarwieniu komediowym z Setem, który jest takim trochę żartownikiem, któremu nic nie wychodzi, bardzo się stara, ale generalnie to nie ma za bardzo szans na powodzenie, więc jest to bardzo ciekawa postać, którą troszeczkę popkultura krzywdzi. Tutaj chciałam porównać Pyramid of Mars z lat 70. z odcinkiem o wiele nowszym, który się do niego mocno odnosił, ale jeszcze mocniej odsunął ten motyw od Egiptu. Odcinek nazywa się Rings of Akhaten i to właściwie tylko to. Ta nazwa w tytule jakoś odnosi się do Egiptu. Mamy znów Boga, który znów jest nieruchomy, znów potrafi opętać, nie ruszając się z miejsca. Próbuje wpływać na inne postacie.
Ponownie świecą mu się oczy, co z jakiegoś powodu jest bardzo ważne u kosmitów udających egipskich bogów. Zawsze im się świecą oczy. Pamiętajcie, to jest ważne. Jak kiedyś zobaczycie kogoś takiego ze świecącymi oczami, to jest egipski bóg, spróbuje was opętać. Taki PHP. Doktor Hu miał też trochę innych nawiązań do Egiptu, ale one zawsze są takie bardzo rozczarowujące, albo jednozdaniowe, albo zupełnie bez sensu. Na przykład pamiętam, jaką strasznie byłam podekscytowana, kiedy zobaczyłam tą krótką scenkę z górnego zdjęcia, kiedy doktor odbiera telefon i okazuje się, że jest egipska bogini w Orient Expressie i zostaje wezwany, żeby poradzić sobie z tym problemem. Po czym się okazało, że wcale nie było niczego takiego, a jak się pojawił faktycznie odcinek o Orient Expressie, to była tam tylko mumia i to wcale nie egipska. Więc jak mnie rozczarować dokładnie w ten sposób? Piramida pojawiła się też później w odcinku, który dziś jest zaskakująco aktualny, albo przynajmniej budzi różne skojarzenia. Odcinek się nazywa Pyramid at the End of the World, bodajże. I jego fabuła jest taka, że nagle pomiędzy Rosją, Chinami i jakimś takim zmyślonym państwkiem w Azji Środkowej pojawia się Wielka Piramida i bardzo źli mnisi próbują przejąć władzę nad światem. Pojawia się ONZ, czy NATO? Chyba ONZ. Z politykami, którzy bardzo próbują coś ogarnąć, ale po nic im się nie udaje i na koniec wszyscy giną, więc tak, doktor Hu. No i ta piramida, dlaczego piramida? Po co piramida? Nie wiadomo. No właśnie, to o czym praktycznie cały czas staram się mówić, czyli o tym, że bogowie starożytnego Egiptu mają po prostu kiepski PR. Co jest odrobinkę rozczarowujące. Ja bardzo dużo siedziałam kiedyś w tym temacie, bardzo lubię ten temat, jakim jest właśnie to, jak starożytni Egipcjanie wyobrażali sobie różne rzeczy, jak widzieli swój świat, jak widzieli swoją religię. My nie wiemy do końca, jak to było, prawda? Nie jesteśmy w stanie się tego dowiedzieć, ale są różne przesłanki, które mocno sugerują, że ich filozofia życiowa była czymś, co bardzo by nam się teraz przydało. To była filozofia życiowa bez jasnych podziałów, na takich binarnych podziałów na to, co dobre i co złe. Jest filozofia z takim, taką otwartością na różnorodność i na to, że rzeczy składają się z wielu części, co widać na przykład, jak sobie poczytamy o tym, jak Egipcjanie wyobrażali sobie człowieka, z ilu części się człowiek składał. Człowiek to nie tylko tak jak w kulturze chrześcijańskiej dusza i ciało, ale ciało i jedna dusza, druga dusza, trzecia dusza i cień i jeszcze wiele innych rzeczy. Więc w sytuacji, kiedy człowiek składa się z tak wielu elementów, cały świat jest bardzo różnorodny i bardzo złożony i wszystko jest bardzo skomplikowane, ale nie ma takich ostrych antagonizmów. Dla Egipcjan ich bogowie, na ile jesteśmy w stanie to określić, byli raczej odlegli. Nie widywało się ich na co dzień. Byli symbolizowani na przykład przez święte zwierzęta, ale to było raczej jasne, że to jest symbol. Symbol, który się traktuje z ogromnym szacunkiem, ale tylko symbol. Egipcjanie widzieli po prostu tą boskość wszędzie wokół siebie, tak w każdym kocie. Nie, każdy kot nie był Bastet, ale każdy kot kojarzył się z Bastet, więc każdy kot zasługiwał na szacunek. I to jest taka bardzo fajna, takie podejście bardzo życzliwe do całego świata. Więc w tym kontekście jest dosyć dziwne. Proszę, nie wiem, jaki następny slajd. Tak, już wiem. Dlaczego w popkulturze ci biedni bogowie zostali potraktowani jako najstraszniejsi antagoniści, ci, którzy wykorzystują, którzy przejmują ciała, co jest przecież takim bardzo takim bardzo pierwotnym lękiem, tak, że straci się kontrolę nad sobą. Te motywy uderzają w takie bardzo atawistyczne lęki. Nawet te świecące oczy są takim bardzo atawistycznym lękiem, tak? Ten poza kręgiem ogniska nagle pojawiają się świecące oczy, drapieżnik. Więc ten motyw to jest taki czysty atawistyczny lęk przed drapieżnikiem, który nie do końca jestem w stanie zrozumieć, skąd się wziął, poza tym takim ogólną atmosferą
tajemniczości i lęku, która zaczęła narastać wokół starożytnego Egiptu, której początkowo nie było. Początkowo to była głównie tajemnica. Uważano, że Egipcjanie posiadali wiedzę, której nie miał nikt inny, stąd nurty gnostyckie na przykład, czy wtajemniczenie w różne misteria, bardzo popularne w tych okolicach. A jednak zaczęło narastać takie poczucie zagrożenia związane prawdopodobnie właśnie z odkryciem grobowca Tutenchamona. Czyli bardzo świeża sprawa. Mamy dokładnie 100. rocznicę w tym roku. Oj, mamy 100. rocznicę w tym roku. Niedobrze, niedobrze. I stąd ta atmosfera grozy, którą potem podbijały filmy o mumiach, mumia i tak dalej. Wszystkie te takie awanturnicze opowieści o archeologach, którzy gdzieś tam wędrują, odkrywają coś strasznego. Lovecraft też do tego trochę dołożył, bo jest, nie czytam Lovecrafta programowo, ale wiem, że jest jedno opowiadanie, które się odnosi też do takiego wątku, że też pojawia się nie to egipski bóg czy ktoś podobny i budzi też taką bardzo pierwotną grozę, więc to wszystko gdzieś tutaj się nam, gdzieś nam się tutaj łączy. No właśnie, ale egipska religia tak nie działa, nie działała i przede wszystkim tą prelekcją chciałam trochę was zachęcić do zainteresowania się tym tematem, bo myślę, że to właśnie jak Egipcjanie wyobrażali sobie różne rzeczy jest świetnym promptem do pisania czy do światotworzenia, bo było to tak inne od tego, co znamy, czy to, o czym czytamy obecnie, że jest naprawdę super inspirujące do kreowania jakichś własnych pomysłów, które mogą w efekcie być naprawdę bardzo obce i bardzo dziwne, a tego w fantastyce często szukamy. I zamiast tego szukać gdzieś bardzo daleko w czasie, w przyszłość, możemy cofnąć się w przeszłość i znaleźć tych kosmitów, ale takich zupełnie innych kosmitów niż sugerują te seriale właśnie w starożytnym Egipcie. No właśnie, tutaj też jeden z badaczy, jeden z egiptologów tak bardzo wprost odnosi się do tego, jak ta religia wyglądała, że bogowie nie po to istnieją, żeby szerzyć grozę czy i poniżać swoich człowieczych partnerów. To jest postępowanie, do którego zdolny jest człowiek, który ma władzę nad innymi ludźmi i że jakby takie postrzeganie bogów to jest właśnie taka super mocno ludzka rzecz. Ale w samej religii by niekoniecznie to istniało wtedy, te tysiące lat temu. Jakby pamiętajmy, że starożytny Egipt to jest inna kategoria, na przykład starożytny Rzym czy starożytna Grecja. Jakby używamy tego samego przymiotnika mówiąc o nich, ale między starożytnym Egiptem, tym od budowania piramid, a na przykład Kleopatrą minęło więcej czasu, to między Kleopatrą a nami, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo odległa przeszłość, o której niewiele wiemy z takich miękkich informacji. Mamy tylko to, co zdołało przetrwać. I jest to zupełnie, zupełnie inny świat. Musiałam też na koniec rzucić mema, ponieważ kocham memy. Starożytny Egipt jako inspiracja dla memów to jest też bardzo wdzięczna rzecz. Nie tak, ja tutaj mówiłam o filmach i serialach, ale mamy też trochę takich wątków w literaturze. Przyznam, że nie czytałam Wrót Anubisa, ale ze streszczenia wynika, że totalnie powinnam. Chciałam też te okładki zamieścić, dlatego że są tak strasznie spójne estetycznie. Jeśli kiedyś napiszecie coś o Egipcie, pamiętajcie, okładka musi być żółto-brązowo-czerwona, bo jak zrobicie inaczej, to na pewno się nie sprzeda. I jeszcze na koniec, zupełnie tak tylko, żeby zahintować temat. Całe te nawiązania do starożytnego Egiptu to jest część tego dużego nurtu egiptomanii, o którym wspomniałam. Ta egiptomania ciągnie się od zawsze. Od momentu, kiedy po raz pierwszy zainspirował się ktoś Egiptem, to prawdopodobnie było jeszcze w tamtych czasach, przez właśnie różne nurty gnostyckie po egiptomanię taką XVIII-XIX-wieczną, kiedy szukano mądrości starożytnego Egiptu, kiedy proszkowano mumie i robiono z nich farby albo leki, kiedy motywy
egipskie pojawiały się na wszystkim, począwszy od pudełek na zapałki, po modę czasami, czy elementy w sztuce. Egiptomania była zawsze. A dziś do tego możemy sobie nałożyć na to jeszcze nakładkę afrofuturyzmu albo African futuryzmu, czyli różnych prób jakby odzyskiwania tych kultur afrykańskich przez czarne osoby. Starożytny Egipt to też jest kultura afrykańska. Nam się często wydaje, że to jest coś w kręgu bardziej śródziemnomorskim, że to jest coś bliższego Grecji. Nie, to jest Afryka. To nie są biali ludzie, to nie jest biała kultura, bo wówczas też nie była biała. I z takich ciekawych rzeczy, które chciałam polecić, jeden to jest twórca Sun Ra, to jest jazzman, który bardzo popularny w świecie jazzu. Ja nie jestem w świecie jazzu, ale wiem, że jestem popularny, który mocno, chociaż urodził się w Ameryce, bardzo mocno w swojej twórczości sięgał właśnie do motywów afrykańskich, w tym egipskich, począwszy od imienia. Zaś African Futurism to jest taki nowy nurt, czy nie bardzo nowy, ale dosyć nowy nurt sięgania głównie w science fiction do motywów afrykańskich. Te powieści Nnedi Okorafor nie są o Egipcie. Nnedi Okorafor pochodzi bodajże z Nigerii i to są powieści oparte na kulturze nigeryjskiej, ale myślę, że to jest w miarę spójny nurt takiego odzyskiwania tych motywów, tak? Bo mamy ten Egipt tak bardzo mocno przetworzony, tak bardzo mocno orientalistycznie odczytywany jako właśnie taka tak orientalna groza, taka tajemniczość i groza, czyli coś super europejskiego, coś co kolonizatorzy często myśleli i mówili o ludach, które były kolonizowane, że są równocześnie tajemnicze i niebezpieczne. To samo tutaj się stało, więc kiedy zajmowałam się teraz tym tematem, bo opracowałam go kiedyś, teraz do niego wróciłam, uderzyło mnie, jak bardzo te przedstawienia właśnie, o których mówię, są przykładem takiego orientalnego myślenia, orientalistycznego myślenia i jak ten African futurizm wychodzi poza to i bardzo do tego pasuje i mam nadzieję, że kiedyś znajdę przykłady też takiego odzyskiwania tej kultury egipskiej. Znaczy jestem pewna, że one są, słyszałam chyba kiedyś o tym, co się dzieje w popkulturze egipskiej współczesnej, jak współczesni Egipcjanie próbują sobie odzyskiwać właśnie tą starożytność, ale jeszcze do tego nie dotarłam, też pewnie bariera językowa jednak mnie pokona, ale może kiedyś będzie sequel tej prelekcji. I to jest tyle. Zapraszam na Husom i na różne punkty programu, które mam jutro. Będę opowiadać o grupie wydawniczej Alpaka. Będę prowadzić panel o tłumaczeniu literatury. A w niedzielę będziemy dyskutować o Doktor Who, bo nie moglibyśmy inaczej. Więc do zobaczenia. Dziękuję. I jeśli ktoś ma jakieś pytania, to jest to właśnie ten moment. Ktoś. Czy jest jakiś Parandowski, tylko egipskie mity? Na szczęście chyba nie. Parandowski to jest naprawdę coś bardzo odległego od mitów greckich i powinniśmy się go pozbyć. Jest taka jedna książka, ale ona zupełnie nie jest Parandowskim. Nie przypomnę sobie teraz, kto to. Nie. Wyszedł taki zbiór mitów egipskich jakoś tak bardzo dawno, lata 70. może. I to była bardzo, bardzo fajna lektura, tylko ciężka lektura, bo to jednak nie są fabuły takie przyjazne do czytania, jak na przykład Parandowski, że mamy wstęp, rozwinięcie, zakończenie konkretnych bohaterów i wiemy, kim oni są. Tylko to jest bardziej rwane. Zaraz tego poszukam i napiszę na Discordzie, dobra? Bo nie jestem w stanie, nie chcę teraz nakłamać, kto to napisał. Ale znajdę to, bo to była bardzo, bardzo fajna książka. Nie wiem, na ile w ogóle dostępna w tej chwili. Ja to w jakiejś bibliotece wygrzebałam, ale istnieją. Czy lubię Stwory światła i ziemności? O, tak, to jest taka odjechana książka.
Stwory światła i ciemności są bardzo, bardzo dziwne, ale nie podjęłabym się chyba jakiegoś głębszego analizowania, o co tam chodzi, bo nie wiem, czy autor sam wiedział. W każdym razie bardzo polecam. Stwory światła i ciemności są przedziwne. No i mają oczywiście bogów egipskich. Mogę wrzucić linka do Discorda, albo może wolontariusz mógłby to zrobić. O, jest link, dziękuję bardzo. Teraz zaraz poszukam tej książki. Bo tak, w Egipcie jest bardzo dużo opracowań takich akademickich. Niektóre są bardzo przyjazne w lekturze, niektóre nie. Czytałam na przykład bardzo fajna książeczka pana, na którego zajęcia chodziłam na religioznawstwie w Krakowie. Pan się nazywa Wiesław Bator. I to taka bardzo zwięzłe opracowanie właśnie religii, bardzo przyjazne w lekturze, tak na początek, jakby ktoś sobie chciał w to wejść. No nie, dosyć dużo jest też po polsku książek na ten temat, więc i raczej są one ok. Jednego nie polecam, autor się nazywa Jarosław Czerny, jest Czechem i jak przeczytałam sobie ostatnio fragmenty tej książki, to miałam ochotę nią rzucić, na szczęście miałam e-booka i się powstrzymałam. Bo właśnie tak strasznie kolonialne pisanie z otwartym tekstem, to było, no, takie prymitywne ludy pewnie nie były w stanie czegoś tam zrobić, więc nie, tego nie będę polecać. Ale ogólnie Egipt polecam, bo jest super dziwny i super ciekawy i tak naprawdę całkiem dużo o nim wiemy i można się inspirować. Dobra, to dziękuję bardzo. Idę szukać tej książki i napiszę o niej na Discordzie. Tam są chyba takie wątki poprelekcyjne, to znajdę. Już powiem, gdzie. Nie, nie wiem, ale są tam takie są wątki do kontynuowania rozmów, z tego co wiem, więc dziękuję.